dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny temat, który interesuje nas wszystkich, a mianowicie będziemy rozmawiać o szczepionkach, o tym, w jaki sposób będzie się przedstawiał harmonogram szczepień. Moim gościem jest pani doktor Bożena Janicka z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Dzień dobry, pani doktor. Witam pani redaktor, witam państwa. Pani doktor, wczoraj dowiedzieliśmy się, w jaki sposób będziemy szczepieni. Dowiedzieliśmy się, kto w pierwszej kolejności będzie szczepiony i otrzymaliśmy już dzisiaj na świeżo komunikat z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia i przyznam szczerze, że jest to spojrzenie właśnie od drugiej strony, które jednak dość niepokoi, ponieważ tutaj w komunikacie pierwsza rzecz, o której chciałabym, żebyśmy porozmawiały, to kwestia ilości szczepionek, którymi mogą być zaszczepieni chorzy, czy też seniorzy może bardziej w tej pierwszej turze. Jest ich liczba 30 na tydzień i tutaj pierwsze stwierdzenie z Państwa strony, że jest to bardzo mała liczba. Możemy kilka słów na ten temat? Tak, pani redaktor, przyznajemy, że jesteśmy tym bardzo zaskoczeni, bo w momencie, kiedy żeśmy się logowali do tych szczepień, to była mowa o 180 i większej ilości szczepionek tygodniowo. No i ni stąd, ni zowąd, tak naprawdę od poniedziałku wiemy, że nie będzie ani 120, ani 240, tylko niezależnie od tego, jaki jest duży podmiot, jaką dużą ilość populacji ma, ile ma zespołów, bo są placówki, które mają nie jeden, tylko dwa czy trzy zespoły szczepiące. Niezależnie od tego, podmiot dostaje tylko 30 sztuk szczepionek, czyli, żeby była jasność, 5 fiolek, bo o to jesteśmy od dwóch dni właśnie pytani, co to znaczy 30, czy 30 razy 6, tak jak było mówione, nie, 30 to jest już razy 6, czyli mamy tylko i wyłącznie 5 fiolek, czyli dnia 25 stycznia tego roku do mojej placówki przyjedzie tylko 5 fiolek szczepionki, którą rozpuścimy i zaszczepimy 30 pacjentów. Patrząc na strukturę naszych pacjentów, bo zalecenie jest, żeby szczepić 80+ i ewentualnie w kolejnym rzucie 70+. I po zebraniu informacji z naszej miejscowości, z gminy Kazimierz Biskupi, okazuje się, że pacjentów, których mam 80+, to jest prawie 400 osób. Jeżeli nawet połowa zechce się zaszczepić, to jeżeli ja tygodniowo zaszczepię 30 osób, to proszę sobie wyliczyć, kiedy wyszczepię tą grupę. A już od praktycznie 22 będą do tej kolejki od 25 mogli się wpisywać, również będziemy wpisać pacjentów 70+, których w mojej gminie mam razem około 1000. Więc patrząc na to, no to niestety wygląda ten czas szczepień bardzo źle, bo rozciągnie się to daleko w czasie, a przecież wiemy, że naszym celem jest wyszczepienie Polaków jak najszybciej, no bo niestety epidemia i pandemia znowu przyspiesza. Mamy trzecią falę i prawdopodobnie niestety tutaj znowu zbierze ona dramatyczne żniwo. No właśnie, pani doktor, wczoraj odbyła się konferencja, wczoraj poinformował nas na temat tego całego harmonogramu pan Michał Dworczyk. Jakie były pani spostrzeżenia? Na pewno miała pani możliwość, żeby odsłuchać całą tą konferencję. Jak pani przekładała to do tych realnych możliwości punktów szczepień? No pani redaktor, pierwsza kwestia to jest to, czy te wszystkie punkty wejdą w ogóle do systemu szczepień, dlatego że tak jak w komunikacie żeśmy wskazali, drugim takim zagrożeniem oprócz ilości szczepionek są sprawy informatyczne. I teraz na bieżąco, taką rzecz, której nie ma w komunikacie, wszystkie podmioty, które zgłosiły się do szczepień, w dniu wczorajszym o 22 dostały komunikat, że dzisiaj do godziny 14 muszą w systemie elektronicznym uzupełnić tak zwany harmonogram na najbliższe 2,5 miesiąca, czyli od 25 stycznia do 31 marca. Ile wyszczepią? Oczywiście krotności tygodniowe tych 30 szczepień. No i co się okazało, że podmioty zaczęły się instalować i od dwóch godzin
Program padł, serwer padł i do godziny 14 na pewno te podmioty się już nie zalogują, żeby uruchomić harmonogramy. Niestety, czy do godziny 18, jak dzisiaj to przedłużono, no czas pokaże. Także drugim zagrożeniem są sprawy informatyczne. A tak w ogóle mamy przede wszystkim problem z informacjami dla pacjentów. Bo nasi pacjenci od praktycznie grudnia, od zapowiedzi tak zwanego Narodowego Programu Szczepień, czekają na swoją kolejkę. I 25, zgodnie z tym harmonogramem stycznia, mieli się rozpocząć szczepienia 60+. I przyznaję, że ci pacjenci od kilku tygodni dzwonią praktycznie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, pytają, zapisują się na tak zwane listy okresowe, no i pytają, kiedy oni. A teraz ja nie podważam, że pierwsi powinni być 80-70-latkowie. No ale niestety, jeżeli chodzi o ilość szczepionek, no to ona daleko odsuwa tych pacjentów 60+, a przecież w kolejce czekają ci pacjenci nie 60, tylko młodsi, którzy mają tak zwaną wielochorobowość z cukrzycą, z nadciśnieniem, przebytymi zawałami. To są grupy ryzyka, w których również niestety COVID, czyli infekcja, nam tych pacjentów zabiera. Dlatego dzisiaj jedna rzecz to jest kwestia konieczności przyspieszenia ilości dawek, bo my jesteśmy naprawdę na to gotowi. Ja dzisiaj te 30 dawek, które otrzymam w mojej przychodni, zaplanowałam na wyszczepienie jednego dnia, bo ja mogę to zrobić w jeden dzień. Szykowałam się na szczepienie przynajmniej od poniedziałku do piątku, bo dzisiaj mamy taką szczepionkę. Ta szczepionka jest po rozmrożeniu. Niestety te 5 dób tylko do użycia, czyli w poniedziałek ja ją dostanę. Do piątku, do godziny 10 muszę ją zużyć. Mam nadzieję, że przyjdzie Moderna, czyli ta druga szczepionka, która ma już dużo dłuższy łańcuch ten niskochłodniczy, czyli między tamte 4 a 8 stopni i wówczas będziemy mogli w razie czego nawet ruszyć w sobotę czy niedzielę, bo takie były również nasze wcześniejsze deklaracje. Ale dzisiaj nie mamy do czego zadeklarować, bo ja nawet listę mam, i zarówno pacjentów chętnych u nas w punkcie na posadzie, w Kazimierzu, pacjenci z Dobrosłowa, no ale co z tego, kiedy ja dzisiaj tak naprawdę do 30 marca mam nowych tydzień w tydzień po 30 szczepionek. Bo oczywiście będzie transza większa od 4 tygodnia, zgodnie z zapowiedzią dostaniemy 60 szczepionek w 4 tygodniu, po to, żeby zaszczepić drugą dawkę tych, którzy są wyszczepieni pierwszą dawką. Bo przypomnę, że po 3 tygodniach, 21 dzień od szczepienia, należy się tak zwana dawka przypominająca. Więc w 4 tygodniu ja dostanę na ten tydzień 60 fiolek, czyli przepraszam, 10 fiolek, a 60 szczepień, żeby 30 zaszczepić tych, których teraz będę szczepiła od 25 i tylko 30 kolejnych nowych. Czekamy na te szczepionki jak na zbawienie. Właśnie. Czyli widzę, że problem polega właśnie na tym, pani doktor, przepraszam bardzo, że szczepionek jest za mało, prawda? Wy jesteście na to gotowi, żeby szczepić więcej, a szczepionek jest za mało, zgodnie z tymi deklaracjami, które usłyszeliśmy. Pani redaktor, problem jest dużo głębszy, bo okazuje się, że my żeśmy mieli być przygotowani, brzydko mówiąc kolokwialnie, na full i są poradnie, które na przykład dotrudniły już personel, znalazły dodatkową pielęgniarkę, dodatkowego lekarza do kwalifikacji, żeby zrobić to w jak najkrótszym czasie, tak jak mówi Narodowy Program Szczepień. Tak. I teraz problem. Kto zapłaci tym ludziom, bo placówka dostaje 30 szczepionek, no i koniec, to właściwie no, tych ludzi też trzeba w tej chwili odsunąć z tego stanowiska, także jeżeli nie przyjdzie więcej szczepionek, naprawdę będzie to rozciągnięte w czasie, a tak jak mówię, no jeżeli chodzi o, widzimy zgony, w dniu wczorajszym prawie 500, a popatrzmy na Wielką Brytanię i ten nowy mutant, który niestety prędzej czy później do nas przyjdzie, a tam w dniu wczorajszym zmarło ponad 1000, dzisiaj nie mamy wątpliwości, że tylko szczepionka jest w stanie przerwać ten ciąg umierania, a do czasu, kiedy jej nie ma, i tu po raz kolejny podkreślam, koniecznością jest DDM.
dystans, dezynfekcja i maseczka. Czyli chronimy się na wszystkie sposoby, unikajmy spotkań, unikajmy osób chorych, ba, jeżeli chodzi o przyjście do domu, do punktu, dezynfekujmy ręce, wyrzucajmy używane maseczki, bierzmy świeże lub pierzmy je, dlatego że do czasu, kiedy nie będziemy zaszczepieni dwiema dawkami i eksperci mówią, że minimum 2 do 4 tygodni po drugiej dawce jest ten taki w miarę optymalny poziom przeciwciał. I prostowanie jeszcze jednej rzeczy. Przebycie koronawirusa nie daje pewności odporności, dlatego że już dzisiaj zbadano, że po przebyciu mamy tak zwany miks przeciwciał, które nas uodparniają do różnych antygenów, niekoniecznie do tego kolcowego, a ten jest okazuje się najniebezpieczniejszy, bo on odpowiada za to, żeby wirus wniknął do naszego organizmu. I okazuje się, że szczepionka jest dedykowana, ona jest opracowana właśnie tylko na ten antygen, żebyśmy się ochronili i nie wnikało do nas zarażenie koronawirusem. Dlatego szczepmy się, te szczepionki są najnowszej generacji, są bezpieczne, są przebadane i dzisiaj przeciwwskazaniem do szczepień są praktycznie 3 rzeczy. Dzieci i młodzież poniżej 16, a w Polsce 18 roku życia, kobiety w ciąży i osoby, które przebyły potwierdzony wstrząs anafilaktyczny. No i oczywiście ostra infekcja, czy covidowa, czy nie covidowa, ostra infekcja z gorączką. Innych praktycznie przeciwwskazań do tej szczepionki nie ma. Pani doktor, bardzo dziękujemy za te wskazówki, ale jeszcze wróćmy do informacji. Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat tego, że wy państwo jako lekarze rodzinni jesteście już bardzo obciążeni i w związku z tym teraz stanowicie jeszcze punkty, dodatkowo punkty szczepień. Tutaj też w swoim komunikacie pani wspomniała o tej tak zwanej e-biurokracji, że jest tego bardzo dużo. Jak wy funkcjonujecie w związku z tym jeszcze dodatkowym dociążeniem państwa, jeżeli chodzi o takie obowiązki biurokratyczne? No pani redaktor, no co nam zostaje, patrząc na to, jak w dniu wczorajszym po 22 przyszedł komunikat, że dzisiaj do godziny 14 no trzeba to potwierdzić, to chcę pani powiedzieć, że ci, którzy wszyscy przeczytali i, że tak powiem, weszli, ja już nieważne, spali, nie spali, ale weszli przed tą 23 na tego maila, to okazało się, że część do 3-4 siedziała, żeby to wszystko przeczytać, opracować i się zalogować. Druga część dzisiaj wybrała jednak pacjentów, poszła do pacjentów i w tej chwili będzie pewnie walczyła, nie wiem czy do tej 18, do której dzisiaj jest przesunięte, czy dużo dalej. Z jednej strony my już te sprawy informatyczne ciągniemy kolejny tydzień, bo żeśmy się zgłaszali, zgłaszaliśmy tak zwanych koordynatorów, osoby odpowiedzialne zarówno za zamówienie, jak i za całą przychodnię. Zgłaszaliśmy cały personel, zgłaszaliśmy to, w jakiej ilości chcemy szczepić, mobilnie, nie mobilnie, a okazuje się, że tych danych jeszcze ciągle jest mało. I to nas bardzo niepokoi, bo dzisiaj powinniśmy robić to szybko. Jedyna rzecz, która jest potrzebna, to jest potwierdzenie wykonania szczepienia. I tu zgadzamy się, że to powinno być w systemie E, bo już się o tym mówi, że takie elektroniczne potwierdzenie na przykład z czasem będzie zwalniało z noszenia papierowego przy wejściu do samolotu. Wczoraj to usłyszałam, że jeżeli będziemy zaszczepieni i będzie to w systemie E, to wystarczy to dopuszczenia do wejścia do samolotu, bo tu będzie takie obciążenie. Natomiast cała reszta, układanie nam harmonogramu co 15 minut, co pół godziny, co 10 minut, powinno to zostać w naszej kompetencji. Dlaczego? My szczepimy mnóstwo lat, ja szczepię ponad 30 lat i myślę, że zdecydowanie wiem, jak ustawić harmonogram, jak zaprosić naszych pacjentów, jak ich poinformować, a nie ja mam to wszystko logować w systemie co 10, co 15, co pół godziny, od poniedziałku do piątku. Wystarczy, pani redaktor, ja to mówiłam w ministerstwie. Ja dzisiaj mam harmonogram zrobić od 25 stycznia do 31 marca. Wystarczy, że przyjdzie grypa, przyjdzie inna infekcja i tydzień bierze w łeb, bo ja będę musiała
bo tak, do tego jestem, podpisałam umowę i do tego mam pacjentów, że będę się zajmowała pacjentami chorymi i nie pójdę i nie będę mogła na przykład wtedy szczepić. Dzisiaj tej elastyczności, tej pozostawienie tych spraw organizacyjnych, no niestety przejęto to przez urzędy, a to nie jest dobre, to nie służy ani placówkom, ani pacjentom. I wczorajsze nasze rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, zresztą wieczorne nasze obrady i wystosowanie właśnie pism do tych, również do pana ministra Dworczyka o to, żeby zluzować tą e-administrację, że ja muszę wejść na wszystkie e-rejestracje, potwierdzić e-kartę szczepień, potwierdzić e-skierowanie, potwierdzić tak zwane kwalifikacje do szczepień. Pozostawmy to placówkom, uprośćmy to, bo tylko niewielka grupa placówek będzie w pełni mogła temu sprostać i nie chcemy, żeby to e-wykluczenie pozbawiło naszych pacjentów Oczywiście. Możliwości zaszczepienia się. Oczywiście. No cóż, dziękuję pani doktor za rozmowę. Trzymamy kciuki, życzymy dużo wytrwałości i dużo zdrowia. Dziękujemy za to, co dla nas robicie, za to, jak się nami opiekujecie i naprawdę trzymamy kciuki, żebyśmy wszyscy mogli się wreszcie pozbyć tego wirusa i nawet spotkać się fizycznie i porozmawiać. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję pani doktor za rozmowę. Wszystkiego dobrego i oczywiście dużo, dużo zdrowia i szczepmy się Państwo, bo to jest nasza ochrona. Wszystkiego dobrego.